Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję Infinix Note 40 Pro. Zacznijmy od zawartości opakowania oraz obudowy. Zaczynając proces rozpakowywania, odkryjemy, że tak naprawdę mamy dwa osobne pudełka. W tym większym mamy kolejne jeszcze pudełeczko, w którym znajdziemy od razu trochę papierologii, oprócz tego etui, a nawet szkło hartowane. Niżej jest telefon, do tego 70-watowa ładowarka, przewód do ładowania, a nawet słuchawki podłączone pod USB typu C. No i jeszcze w tym drugim pudełku mamy dość niestandardowy dodatek, mianowicie jest dołączona ładowarka bezprzewodowa. Warto na pewno zwrócić uwagę na samo etui dołączone do zestawu. Mamy tutaj ogromne wycięcie, no bo też potężna jest wysepka z aparatami. Bardzo fajnie też jest całość wykonana, ponieważ mamy coś w rodzaju imitacji skóry, co moim zdaniem prezentuje się naprawdę elegancko. Najciekawsze jest jednak to, co znajdziemy na środku. Jest tutaj bowiem zatopiony pierścień, który jest czymś w rodzaju MagSafe, tak jak jest to w przypadku iPhone'ów, co pozwoli nam na ładowanie także przy użyciu ładowarek magnetycznych. Poza tym możemy skorzystać z dodatkowych akcesoriów przyczepionych właśnie na tyle. Zaskoczeniem jest jednak to, że ten MagSafe działa wyłącznie, gdy mamy założone etui. Bez niego do dyspozycji mamy tylko ładowarkę indukcyjną, jednak akcesoria wyposażone w technologię MagSafe niestety tu już nie zadziałają. Tył natomiast jest bardzo fajnie wykonany. W moim egzemplarzu całość jest matowa, ma takie fajne mazy, które są widoczne pod światło. Dodatkowo całość mieni się różnymi odcieniami żółtego. Jak wspomniałem, wysepka jest spora, a na niej mamy trzy aparaty. Do tego jest dioda doświetlająca wraz z taką dodatkową powierzchnią wypełnioną diodami, co ma nam służyć jako taka dioda powiadomień. Podświetli się ona także podczas ładowania. Możemy także ustalić, że w niektórych aplikacjach również to podświetlenie się uruchomi, co na pewno wygląda dość niestandardowo. Przechodząc na krawędzie, to od dołu mamy USB typu C, do tego jest głośnik i mikrofon oraz tacka na karty. Po prawej stronie mamy klawisze głośności i zasilania, po lewej stronie nie ma żadnych dodatków, natomiast od góry mamy dodatkowy głośnik, jeszcze jeden mikrofon, a także port podczerwieni do sterowania różnymi domowymi sprzętami. No i na przodzie mamy do dyspozycji wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala o rozdzielczości 2436x1080 pikseli. Jest to ekran 120Hz, ma lekko zakrzywione rogi, dodatkowo został wykonany w technologii AMOLED, co gwarantuje nam perfekcyjne kolory, dobre kąty widzenia oraz nienaganną jasność. Ten wyświetlacz sprawdza się naprawdę nieźle podczas codziennego użytkowania. Warto też wiedzieć, że w dolnej części mamy skaner linii papilarnych, który sprawdza się dobrze, chociaż w moim odczuciu mógłby być umieszczony delikatnie wyżej. Po prostu byłoby naturalniej podczas przykładania palca. No i od góry mamy jeszcze zrównany z krawędzią głośnik do rozmów, a także kamerkę do selfiaków, która jest w postaci takiego małego kółeczka wtopionego w wyświetlacz. A co znajdziemy w systemie? W urządzeniu znajdziemy Androida w wersji 14 z nakładką producenta. Jest ona na pewno mocno urozmaicona, zarówno wizualnie, jak i pod względem funkcji, które znajdziemy w środku. Idąc po kolei, chociażby przez ustawienia, mamy możliwość personalizacji, gdzie dostosujemy motywy, możemy także zarządzać Always On Display, które będzie wyświetlało zegar, dodatkowe ikonki z powiadomieniami, nawet gdy będzie wygaszony wyświetlacz. Ciekawostką na pewno jest tutaj jeszcze generator tapet AI, który może stworzyć tapetę przy pomocy sztucznej inteligencji na podstawie tego, co wpiszemy do edytora. Można tutaj się na pewno fajnie pobawić, wygenerujemy ciekawe efekty i na pewno stworzymy coś unikalnego. Dziwne jest jednak to, że mamy możliwość wygenerowania 6 tapet dziennie, dodatkowo całość jest ograniczona do języka angielskiego i indonezyjskiego, więc niestety po polsku to niestety nie działa. Idąc dalej w zakładce wyświetlacz i jasność, mamy oczywiście tryb ciemny, mamy jasność adaptacyjną, czy też dostosowywanie częstotliwości ekranu, gdzie do dyspozycji na stole mamy 120, 60 lub automatyczną, w zależności od tego, co będzie wyświetlało się na urządzeniu. Przechodząc do funkcji specjalnych, mamy coś takiego jak inteligentne obiekty, czyli takie sugestie, które mogą wyświetlać się na przykład na ekranie głównym, w zależności od tego, co wykonujemy na smartfonie. Dodatkowo smartfon może przyspieszać, gdy gramy na przykład w jakieś gry. Są też inteligentne sceny, które na przykład przypomną nam o porze snu lub na przykład o spłatach, jeżeli korzystamy z kart kredytowych. Inteligentny dotyk z kolei pozwala nam wyodrębnić tekst ze stron i obrazów. Możemy je wtedy szybko skopiować lub na przykład przetłumaczyć. Ogólnie są to funkcje, które działają też w oparciu o sztuczną inteligencję, mają uczyć się naszych zachowań
i dostosowywać się, żeby nam korzystało się ze smartfona jak najlepiej. Idąc dalej, mamy okna pływające, czyli takie miniaturowe wersje aplikacji, które będą pojawiały się w różnych miejscach na ekranie. Jest też inteligentny panel z aplikacjami na wyciągnięcie kciuka. Do tego mamy tryb gry, mamy możliwość zduplikowania niektórych aplikacji, poza tym jest tryb dziecięcy, tryb gry, czy chociażby Magic Ring, czyli coś w podobie do tego, co mamy w iPhone'ach w postaci tej dynamicznej wyspy, tylko tutaj no, jest to nazwane trochę inaczej. Funkcjonalność jest jednak bardzo podobna, mogą tutaj się pojawiać chociażby animacje ładowania, wyświetlą się też niektóre powiadomienia czy przypomnienia chociażby o ukończeniu ładowania lub gdy bateria będzie już na bardzo niskim poziomie. Przechodząc dalej, mamy aktywne podświetlenie krawędziowe, które tutaj jest nazwane moim zdaniem troszeczkę niezbyt poprawnie, ponieważ nie chodzi tutaj o podświetlenie krawędzi wokół wyświetlacza, tak jak w niektórych smartfonach, tylko bardziej chodzi o to podświetlenie na tyle obok oczek z aparatami. Możemy tutaj wybrać, w jakich momentach będzie to podświetlenie się aktywowało, możemy także wybrać kolory tego oświetlenia, więc no fajnie, można to dopasować do siebie. Następnie mamy Folax, czyli coś w rodzaju asystenta głosowego od Infinixa. Niestety znowu nie działa to w języku polskim, więc ponownie jest to mocno ograniczone. Folax jednak ma jeszcze jedną funkcję, mianowicie możliwość uruchomienia tłumacza i to zarówno w formie tekstu, jak i tłumaczenia ze zdjęć, czy na przykład po wypowiedzeniu różnych słów. W urządzeniu mamy oczywiście też cyfrową równowagę, kontrolę rodzicielską. Możemy także włączyć bezpieczeństwo osobiste wraz z funkcją SOS. Do tego są różne gesty, na przykład gesty pełnoekranowe, jak i te, które uruchomią różne funkcje po wykonaniu różnych ruchów lub specyficznych dotknięć ekranu. Fajny na pewno jest też panel powiadomień wysuwany na dwa sposoby. Od lewej strony będą to typowe powiadomienia od różnych aplikacji, a po prawej stronie mamy skróty z różnymi funkcjami. Ciekawostką na pewno jest tutaj to, że mamy od razu tutaj zaimplementowaną funkcję sterowania za pomocą portu podczerwieni. Nie musimy więc dodawać żadnej innej aplikacji, tylko już z poziomu tego ekranu możemy sterować domowymi sprzętami. W urządzeniu mamy też kilka niestandardowych aplikacji, jest też trochę preinstalowanych gier. Niestety moim zdaniem jest tego wszystkiego tutaj za dużo i jak dla mnie część z tego mogłaby być spokojnie wyrzucona. Przejdźmy do działania w praktyce. Sercem urządzenia jest niezbyt przez Was lubiany procesor MediaTek, w tym przypadku jest to model Helio G99 Ultimate. Do tego mamy 12 GB pamięci RAM wraz z możliwością takiego rozszerzenia wirtualnego nawet o kolejne 12 GB. W mojej ocenie sprawdza się to naprawdę zacnie. Sprzęt radzi sobie ze wszystkimi aplikacjami, ze wszystkimi grami i podczas moich testów ani razu się nie zawiodłem. Urządzenie śmiga naprawdę świetnie, i zarówno codzienne, jak i bardziej zaawansowane użytkowanie nie sprawia tutaj totalnie żadnych problemów. Świetnie działają też moduły łączności, bo internet śmiga jak trzeba zarówno po Wi-Fi, jak i przy użyciu transmisji danych. GPS radzi sobie z nawigacją pieszą, jak i samochodową. Do tego Bluetooth utrzymuje bezproblemowo połączenie z innymi sprzętami, a rozmowy telefoniczne przebiegają bez problemu. Zarówno ja, jak i osoba po drugiej stronie słyszeliśmy się zawsze bardzo dobrze, nie pojawiały się żadne zakłócenia czy chociażby przerywanie, dobrze tłumiony jest także wiatr, nawet w nieco bardziej wietrzne dni. W smartfonie mamy także moduł NFC do płatności zbliżeniowych, jest więc no cały komplet wszystkich modułów, które mogą przydać nam się na co dzień. A teraz kilka słów o wbudowanych aparatach. Na tyle dyspozycji mamy potrójny aparat, który jest złożony z trzech oczek, jednak no główny to 108 megapikseli. Do tego mamy 2-megapikselową kamerkę pomocniczą oraz jeszcze jeden obiektyw wspomagający sztuczną inteligencję, żeby te zdjęcia wychodziły jak najlepsze. Niestety nie mamy tutaj dyspozycji zoomu optycznego, jest tylko 3-krotny hybrydowy, no i cyfrowy 10-krotny, jednak no już z mocną stratą jakości. Co ciekawe jednak zabrakło tutaj nawet szerokiego kąta, co według mnie jest już sporym niedopatrzeniem i według mnie takie oczko w aparacie powinno się jak najbardziej znaleźć. Ogólnie zdjęcia wychodzą dobre, mają sporą szczegółowość i ładną kolorystykę. Szczególnie za dnia te zdjęcia wychodzą naprawdę fajne, nieco bardziej pochmurne dni wypada to już nieco gorzej, no bo pojawia się trochę przekłamań, a kolorystyka nieco się pogarsza. Nie jest źle, ale widziałem lepsze telefony fotograficzne, jest to po prostu taka średnia półka jakościowa. Na froncie z kolei mamy 32-megapikselową kamerkę, która sprawdza się dobrze do wykonywania selfiaków. Po prostu jest ok, szczegółowość jest przyzwoita, a kolorystyka poprawna. Niestety jednak zauważam, że podczas wykonywania zdjęć w ruchu można je bardzo łatwo rozmazać, trzeba więc trzymać telefon dość stabilnie, żeby zdjęcie było jak najlepszej jakości.
A jak często będziemy musieli ładować tego smartfona? Infinix Note 40 został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh. Sprawdza się to rozsądnie przy codziennym użytkowaniu, ale przy mocniejszym korzystaniu ładowanie codziennie będzie jednak nieuniknione. Na ekranie ta bateria pozwoli osiągnąć od 6 do 9 godzin w zależności od intensywności użytkowania. Im wyższa jasność, im więcej transmisji danych i nawigacji, tym te czasy będą krótsze. No a w domowym zaciszu, gdy coś tam sobie przeglądamy od czasu do czasu, to ten czas oczywiście będzie się wydłużał. Fajne jest jednak to, że do dyspozycji mamy już w zestawie 70-watową ładowarkę, która szybko pozwoli uzupełnić energię. Jest też ta ładowarka bezprzewodowa, która też bardzo fajnie sprawdza się podczas takiego doładowywania energii. Ze wszystkimi innymi ładowarkami bezprzewodowymi ten sprzęt też jak najbardziej będzie się ładował, zarówno z takimi, które są przeznaczone do dowolnych urządzeń, jak i nawet z tymi typowo Apple'owskimi, korzystając z technologii MagSafe. Jednak no tak jak mówię, tutaj trzeba mieć już wtedy założone tui na urządzenie, no bo inaczej ładowarka nie będzie trzymała się tyłu. No to podsumujmy, co warto wiedzieć o Infinix Note 40 Pro? Cenowo uważam, że jest to jakiś hit. Za niecałe 1400 zł otrzymujemy świetnego, niemal kompletnego smartfona, który sprawdza się rewelacyjnie w codziennych zastosowaniach. Mamy ładną obudowę, funkcjonalny system, jest trochę przeplatania sztucznej inteligencji, do tego mamy ogromny zestaw sprzedażowy, jest możliwość ładowania przewodowego i bezprzewodowego, do tego etui jest wyposażony w technologię MagSafe, mamy szybkie ładowanie, rozsądny aparat przynajmniej za dnia, do tego niezłe głośniki JBL-a, ładny wyświetlacz AMOLED, no a całość sprawdza się też po prostu bardzo dobrze w codziennych zastosowaniach. Brakuje mi tutaj jednak bardziej rozbudowanego aparatu, szczególnie w kontekście szerokiego kąta czy teleobiektywu, no bo tego tutaj po prostu nie ma. Poza tym może bateria mogłaby nieco dłużej trzymać, jednak no tak jak mówię, nie jest źle. No a poza tym, no to naprawdę świetny sprzęt, który został wyceniony rozsądnie. Jeżeli nie zależy Wam tak bardzo na zdjęciach, to ja bym śmiało wybierał tego smartfona. Jest to kawał dobrego sprzętu, który sprawdzi się u niejednego użytkownika. A co Wy sądzicie o tym sprzęcie? Czy u Was taki Infinix Note 40 Pro by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!